W drodze do Kipsing stoczyliśmy się już z gór Meru, jesteśmy na równinach. Tak wygląda sawanna. Jak tutaj właśnie Tomek podpowiada, to jest świeżo po porze deszczowej, tak? Czyli jest zielono, ale normalnie tak tutaj ładnie nie jest. Jest ta trawa bardziej wypalona. A tak możemy podziwiać zieleń, mnóstwo zwierząt. Co jest niestety bardzo droga wyboista tutaj. Co widzimy, no to trzeba by było się co 100 metrów zatrzymywać. I ciężko jest po prostu wszystko to ująć. To są wielbłądy też. Nie spodziewałem się nigdy tego, że po prostu na sawannie w Kenii są wielbłądy. Okej. Ale już też antylopy gnu widzieliśmy. Nie licząc bydła, kóz. No my mamy jeszcze drogę ponad godzinę przed nami. Czy jesteśmy naprawdę na totalnym odludziu, pustkowiu. No i taka zabawa z dalszą drogą jest, że tutaj, tak jak mówiłem wam o porze deszczowej, no to właśnie pora deszczowa potrafi zrobić takie ładne niespodzianki. Woda zbiera się w górach i spływa rwącym potokiem. Macie jak tu rzeźbi niesamowicie. Wyrywa drzewka, akacje z korzeniami. No i co? I teraz próbujemy przejechać. Spróbujemy. Ale tutaj Tomek opowiada, że jak jest pora deszczowa, no to strumień jest tak głęboki, zobaczcie, i rwący, że no to nie jest przejezdne. Ten Kipsing cały i tutaj te wioski takie tradycyjnych plemion, które tu mieszkają, są odcięte od tej cywilizacji, od tego świata. I zdani są sami na siebie. No, no oni sobie poradzą. Ale my jedziemy na misję do Kipsing. Zobaczymy, czy nam się uda. Kurde, tam pod górę będzie problem wjechać. Takich potoków, no minęliśmy już 4. Tomek mówi, że jeszcze czekają nas 3. A udało się. No słuchajcie, tutaj jak się nie ma 4 na 4, to nie da rady. I jeszcze ujęcie z drugiej strony. A także tak, jak ktoś się tu wybiera przed porą deszczową, to musi być pewny, że 2 miesiące sobie tutaj zostanie. Bo tyle trwa pora deszczowa, no i nie będzie w stanie stąd wyjechać. Pomysł fajny na spędzenie wolnego czasu, co? Chodzenie po tych górach i zwiedzanie okolicy, przyrody. Kiedyś to trzeba będzie się wybrać z ekipą jakąś większą. Kolejna rzeka okresowa, teraz jest znacznie szersza, ale chyba łagodniejszy jest zjazd, więc nie jest to taka wyrwa, więc chyba będzie łatwiej. Tak sobie mieszkają Samburu na sawannie. I sklepik. Samburu, ludzie Samburu. Mm.
Ok, jesteśmy właśnie w Samburu, wśród plemienia Samburu na sawanie. Maniata, to tak się nazywają Maniata, te chatki takie, które widzicie, i te wioski. A my trafiliśmy na sklepik, a tam jakaś ładna pani Samburu. Trafiliśmy na sklepik, co jest niesamowitym wydarzeniem, bo my tu jedziemy już 50 km po tych bezdrożach i nie było niczego poza zwierzętami dzikimi. Ale zobaczcie, jest sklepik, a za sklepikiem piwka. Czyli w sklepiku mają też piwka chyba. A wiecie co, powiem wam, że mam ochotę straszną na takie zimne, też zimne, no dobra, tu nie będzie zimnego, tu nie ma elektryczności, ale ślad jest. Dobra, zapytamy, zobaczymy. O, tutaj dzida. O, tu jest dzida, zobaczcie. Yeah. Tak za bardzo zdjęć też nie chcemy się naprzykrzać i robić tych zdjęć tak, wiecie, bezpardonowo, bezpośrednio. Tutaj też ci kobiety jeszcze może tak prędzej, natomiast wojownicy, no to właśnie tak nie bardzo tutaj można. Raczej trzeba zapytać, nawiązać jakiś kontakt, żeby cię nie dziabnęli taką dzidką właśnie. No to hejka, hejka. Dotarliśmy do Kipsing. No, nie było to tak, jak Tomek opowiadał, 7 strumieni wyschniętych koryk grzet do przeprawy. Było ich znacznie więcej. Nie wiem, po 20 przestałem liczyć to, co widzieliście, te niesamowite przeszkody do pokonania. Było ich naprawdę sporo, po 20 przestałem liczyć. Może 7 to on miał na myśli tych takich szerokich, wielkich, ale było ich dużo, dużo, dużo więcej. Tych mniejszych i takich stromych. Ale w każdym razie dotarliśmy tutaj. Ja się wspiąłem na taki zbiornik właśnie z wodą, żeby wam pokazać okolice. Także zobaczcie sobie, jak to wygląda. I generalnie, jaki był cel naszej wizyty tutaj w Kipsing, czyli na tym takim odludziu, pustkowiu. A naszym celem było to, żeby tutaj przyjechać i sprawdzić możliwości i sposobności utworzenia tutaj oazy szczęścia z Help Furaha. Ja wam o Help Furaha opowiadałem w poprzednich odcinkach, albo w kolejnych o niej usłyszycie, o tym projekcie. Ja nie wiem, w jakiej kolejności to będę wrzucał, bo tutaj po prostu mam bardzo mało czasu, jest bardzo słabo z internetem. Tu, gdzie jesteśmy w Kipsing, to nie ma elektryczności. Są solary, ale one bardzo, mimo tego słońca, które tu jest, to one po prostu i tak o 21 robi się ciemno i już nie ma w ogóle światła, bo muszą się naładować w ciągu dnia. Nie wiem, co to za solary, ale tak działają, dosyć słabo. No i słuchajcie, tutaj w Kipsing to jest taka wioska, 450 mieszkańców, która ma daleko, daleko ukryta na sawannie. Tu jest 60 km stąd do najbliższej jakiejś takiej cywilizacji, że tak powiem. Dookoła widzicie sawana, góry. I troszeczkę wam mogę opowiedzieć tutaj o tej miejscowości. Tutaj te tereny zamieszkuje lud Samburu. Jedno z wielu plemion zamieszkujących Kenię. No i oni tak sobie tutaj żyją, ale ileś tam lat temu powstał tutaj, misja katolicka powstała, którą możecie zobaczyć. Powstała misja katolicka sióstr Felicjanek. Nazwa niech was nie zmyli, siostry Felicjanki mają czarny kolor skóry, te, które tutaj są, chociaż na początku oczywiście przy zakładaniu tutaj tej misji były też oczywiście siostry pochodzące z Polski, Włoch. Dużo tak z Włoch było podobnież. I co one tutaj zrobiły, stworzyły? To tutaj mamy taką właśnie parafię, w której my śpimy. Tam dalej jest szkoła, bo generalnie misją sióstr Felicjanek
jest edukacja i pomoc po prostu ludziom, dzieciakom biednym, jak generalnie edukacja. Więc tutaj jest szkoła z internatem, w której Samburu, czyli ci ludzie tutaj mieszkający, mogą po prostu przychodzić, mieszkać w internacie, uczyć się, zdobywać edukację, uczyć się pisać, czytać. Oczywiście to nie jest w żaden sposób przymuszane, to jest na zasadzie jakby kto dobrowolności, kto chce, bo oni tutaj mają sporo zajęć takich, które, no, dzięki którym po prostu mogą przetrwać całe ich rodziny. Więc jest tutaj ta szkoła, jest takie też hospicjum, które zostało wybudowane. Tutaj widzicie, buduje się kościół. Dopiero jest taki szkielet. No, jeszcze troszeczkę się ten kościół pobuduje. I tam dalej jest wioska, której no nie widać. Ja wam pokażę, bo ta wioska też jest zbudowana z takich, takich można powiedzieć, jak tutaj murowanych, kamiennych rzeczy, bo generalnie oni, ci ludzie Samburu, zamieszkiwali sobie tutaj wcześniej w takich namatach, czyli takich wioseczkach. Ja je wam później pokażę, bo później tam się udamy. To domyślacie się, w takich tradycyjnych wioskach zbudowanych po prostu z tych materiałów, które tutaj mogą znaleźć, czyli jakiejś ziemi, gliny, drzew, drewna, krzaków. No i tak, my tutaj z Markiem z Help Furaha właśnie prowadzimy rozeznanie, czy tutaj jest taka możliwość stworzenia oazy szczęścia, Help Furaha, czyli po prostu, czy też tutaj są, wiecie, dzieciaki z niepełnosprawnościami, dzieciaki, które potrzebowałyby naszej, waszej również pomocy, więc robimy taki po prostu rekonesans. I oczywiście też dzięki tej misji katolickiej, no, będzie możliwość tutaj skorzystania z niektórych tych pomieszczeń, które tutaj są, tak żeby je wykorzystać na centrum prowadzenia terapii po prostu. Miejsce jest cudowne, naprawdę jest z dala od cywilizacji. Tomek tutaj też, którego mogliście gdzieś tam zobaczyć na zdjęciach albo na filmiku, Tomek też tutaj prowadzi swój projekt i będzie zapraszał tutaj wolontariuszy, aby tutaj też mogli pomagać ludziom, którzy tutaj mieszkają, w zakresie medycznym po prostu. No i słuchajcie, to też jest taka, jak ktoś z was tam potrzebuje wytchnienia, odosobnienia, ucieczki od cywilizacji, to kontaktujcie się ze mną albo z Tomkiem. Tu jeszcze ten projekt jest w trakcie budowy, ale ja myślę, że niedługo on będzie uruchomiony i będzie można pomóc tutaj, wesprzeć ten projekt, przyjechać na przykład na dłużej, bo tutaj oczywiście, słuchajcie, to jest odcięte od cywilizacji, więc to jest super miejsce na jakieś przemyślenia, medytacje, pomoc innym naprawdę potrzebującym. Tutaj naprawdę ci ludzie bardzo niewiele posiadają, ale i tak są szczęśliwi, oczywiście, tak to jest. No i tak mieszkają sobie, ja wam pokażę właśnie, może na zdjęciach jakieś przebitki zrobię z tego. Więc jakby ktoś miał ochotę przyjechać tutaj na dłużej, no, bo to tak na minimum miesiąc, bo inaczej to się nie opłaca, żeby tak poznać po prostu tutaj klimat tego życia, a tutaj jest naprawdę co robić, jeżeli ktoś lubi hiking, te góry są wspaniałe, dolina jest wspaniała, zwierzęta dzikie. Zebraliśmy chyba wszystkie dzieciaki z wioski, które po prostu za nami teraz podążają. Ta wioska jest bardzo rozrzucona, ją jest naprawdę ciężko jakoś objąć na jednym ujęciu. No, dron by się przydał. W każdym razie przeszliśmy sobie przez wioskę i wszystkie dzieciaki biegną za nami i mnie trzymają za rączki i dotykają skóry i tatuażu, który dla nich jest przedziwny. A na początku się oczywiście bały wszystkie i uciekały przed białymi. No, ale przełamały się, później zaczęły dotykać moich włosów, no bo wiecie, dla nich takie proste włosy to też jest coś niezwykłego i jest to atrakcją turystyczną, tak. No właśnie. Hello. Kuchnia w szkole.
W szkole z internatem, więc dzieciaków jest tu sporo, no i one jak przyjeżdżają, czy nawet jak przychodzą na lekcje, no to też trzeba coś zjeść. Więc gary są wielkie, jak widzicie. Gary są wielkie, bo jest dużo gąb do wykarmienia. Jest wielki ten kocioł. Zawiewa. Tutaj widzicie dwa takie domki dla nauczycieli, którzy tutaj przybywają i nauczają. Też muszą gdzieś sobie mieszkać i mieć spokój, no bo nie dojeżdżają tutaj oczywiście codziennie, tylko jak ktoś już tu przyjeżdża, no to jakieś na takie dłuższe kontrakty, pewnie roczne, no więc tutaj sobie mieszkają. To w 2018-2019 wzniesiono, to jest tam nawet napis. Takie pokoiki, jeden domek, znaczy pokoiki, domki, jeden drewniany, drugi murowany. No i właśnie tak działa Oaza Szczęścia Help Furaha. Właśnie teraz sobie możecie zobaczyć. Jesteśmy właśnie w Kipsing. Dotarliśmy tutaj, tak jak wam opowiadałem, Help Furaha tutaj robi takie badanie jakby terenu, sprawdza, czy tutaj są właśnie też dzieciaki, które potrzebują pomocy, rehabilitacji. No i właśnie tutaj już wieść się rozniosła, że biali są, że ludzie tutaj są, którzy są w stanie pomóc. No i przyszli rodzice z dzieciakiem, który ma najprawdopodobniej zespół Downa, ale to dopiero będzie diagnozowane. No i powoli właśnie przychodzą do nas prosić o pomoc, orientować się, jak mogą działać, jak mogą prowadzić rehabilitację swojego dziecka. Słuchajcie, oni też, jak tutaj podpytałem, wziąłem od nich kontakt, no i też za bardzo nie wiedzą nawet, ile to dziecko ma lat. Tak musieli sobie przypomnieć, że ma 4 albo 5 lat. Musieli sobie przypomnieć, kiedy się urodziło. Więc tutaj, jak widzicie, oni żyją w innym trybie, inaczej ten czas liczą. No i też oni bardzo często nie wiedzą o takich podstawowych, wiecie, wydawałoby się, przypadłościach, jak zespół Downa, że to jest też dla nich nowość. Także tutaj jest bardzo, bardzo dużo pracy do wykonania. Kolejni pasterze przyszli z dzieciakiem prosić o pomoc. Na wakaty alizaliła alilia. A za alilia. Wakati wazaliła, watoto wanahitaji kulia. Wakati haja kulia, nas. Widzicie, także jest tutaj dosyć mocna potrzeba, bo już w ciągu 15 minut, jak się wiadomość rozniosła po okolicy, no że tutaj właśnie jest Help Furaha, przechodzą kolejne rodziny z dzieciakami. No widzicie, ta potrzeba tutaj jednak jest, kurczę, aby Oazę Szczęścia też tutaj w Kipsing, na sawannie, miejscu odciętym od cywilizacji, też prowadzić rehabilitację. O, ja się dopytywałem, jak oni tutaj sobie radzą. Tu widzicie taki ogródek, który założył sobie właśnie tutaj ksiądz. No ale to tak, w tym ogródku rosną jakieś owoce, ale generalnie ci ludzie, ci Samburu mieszkający tutaj, oni nie mogą sobie pozwolić na taką ilość wody, bo też nie mają, pozwolić z tych zbiorników retencyjnych. W porze deszczowej ta woda jest magazynowana i później wykorzystywana, więc tamci ludzie nie mogą sobie pozwolić na taką ilość wody, ale też starają się, czy starali się, jakieś owoce, roślinność uprawiać tutaj. Natomiast jest to problem z tego powodu, po pierwsze właśnie brak wody, a po drugie tutaj mi właśnie powiedziano, że słonie też po prostu tutaj przychodzą w nocy i zjadają te rośliny. Więc ich dieta głównie opiera się na mięsie. Tutaj jest mnóstwo zwierząt. Po drodze mijaliśmy, znaczy oni hodują po prostu też i owce, i kozy. I po prostu ich dieta opiera się głównie o mięso. Albo ugali, o jakieś bulwy takie, z których oni robią ugali, taką potrawę. To wygląda troszeczkę jak taka babka.
Ale głównie mięso, no i owce, które tu hodują, i kozy, no i to są normalne tutaj zwierzęta, ale oczywiście jest to sawanna, więc my po drodze spotkaliśmy już wiele antylopy, jakieś gnu, bawoły, zebry widzieliśmy, co my tam jeszcze widzieliśmy, no wielbłądy widzieliśmy, żyrafy, czy jedną w oddali. Ale to myślę, że nie wiem, czy będzie akurat tyle czasu, bo też jesteśmy tutaj w pracy, żeby po prostu wchodzić na takie safari z aparatem, żeby te zwierzęta spotkać. Natomiast one tutaj są, są aktywne i przychodzą i po prostu też podgryzają tutaj mieszkańców z ich jedzenia. No ale to jest ciekawe, fantastyczne, że oni też robią takie zasieki na te słonie, żeby one jednak im na te ogródki, jak tam próbują coś w porze deszczowej wyhodować, to żeby im te słonie tego nie podjadały. No i tak sobie żyją. Najbliższa miejscowość jest 60 km, ale to wiecie, to 60 km nie wydaje się daleko, ale jak widzieliście tą drogę i te drogi, jak my tu jechaliśmy, to naprawdę jedzie się bardzo powoli i to naprawdę jest, takie 60 robi się, z 60 robi się nagle 200 albo 300 km. Więc jest tu cisza kompletna, niesamowite gwiazdy w nocy, bo no nie ma elektryczności, troszeczkę fotowoltaiki, troszeczkę paneli. Ale one, tak jak mówię, w nocy już nie działają. Więc no, jest to, kurczę, raj dla ludzi, którzy lubią naturę, dla ludzi, którzy lubią spokój i chcą sobie odpocząć od cywilizacji. No, zobaczcie, tutaj jest tyle tych gór do wyeksplorowania, do pochodzenia, szczytów do zdobycia. Nie wiem, jak je widać, akurat tu jest pod słońce ten najwyższy szczyt w okolicy, on jest jakieś 2-3 km w oddali, ale tam są też takie lite skały. Także jak ktoś lubi wspinaczkę skałkową, to też tutaj ma możliwości. No i generalnie natura, podglądanie, obcowanie z nią, przebywanie. Myślę, że to jest niezła opcja dla kogoś, kto chciałby tu przyjechać, spędzić trochę czasu i pomóc tutejszym mieszkańcom. Korera mwana, mami niego ka mwana. Tiga korera mwana, mami niego ka mwana. Oga mnyani mwana, tiga korera. Oga mnyani mwana, tiga korera. Mami niego ka mwana, tiga korera mwana. Mami niego ka mwana, tiga korera mwana.